Siema, z tej strony Czachman, a wy oglądacie odcinek o 10 naprawdę fajnych gierkach na telefon. Zanim jeszcze zaczniemy, możesz zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. No i co? Wbijaj również na nowego Discorda, wszystkie potrzebne linki w opisie, a my już zaczynamy! Z pewnością jest to ciekawa i mroczna gra. Spokojnie można ją ograć w jeden wieczór. W rozgrywce wcielamy się w opiekunkę. Gra posiada 5 rozdziałów, różne zagadki, kilka zakończeń i wiele trybów. Czy da się upilnować dziecko diabła? Ta gierka to ciekawy symulator kierowcy ciężarówki. Aplikacja stawia na szczegóły. Możesz podróżować po 10 państwach, 18 miastach. Ogólnie wszystko jest bardzo dobrze zrobione, z grafiką i gameplayem włącznie. Łatwa, wręcz banalna gra, w którą można się wciągnąć. Wcielamy się w kapitana okrętu podwodnego i naszym celem jest oczywiście zatopienie jak największej ilości przeciwników. Apka w stylu retro. Kolejna banalna i bardzo wciągająca gierka, która polega na skakaniu od ściany do ściany i pokonywaniu własnych możliwości, a w sumie swoich rekordów. Aplikacja posiada wiele map i skinów, które motywują do ciągłego grania i pokonywania np. swoich znajomych. Tym razem wcielamy się w pracownika Straży Granicznej, który musi kontrolować paszport. Oczywiście główną misją gry jest zatrzymanie wszelkich przestępstw. Jest to symulator wyróżniający się wieloma funkcjami i trybami, a przede wszystkim grafiką. Powiem tak, jedna z najlepszych gier, jakie ogrywałem w ostatnim czasie. Musimy dużo myśleć, żeby pchać fabułę naprzód. Ogólnie w grze wcielamy się w detektywa, który musi odkryć tajemnicę opuszczonego miasta. Nic dodać, nic ująć, po prostu GTA Mini. Gra ma zaskakujący dużo otwarty świat, wiele pojazdów, które można odblokować, jak i wiele skinów. Szczerze, ciekawe czy pobijesz mój rekord 9000 punktów.
długo oczekiwany tytuł popularnej gry. Jest to kolejny Battle Royale oferujący strategiczną strzelankę, jak i wiele ciekawych trybów. Oczywiście w grze można wykupić skiny czy inne rzeczy tego typu. Co wyróżnia Apexa na tle innych produkcji, to to, że stawia na współpracę. Druga perełka w tym zestawieniu, która wyszła kilka dni temu. Jest to aplikacja typu MMORPG z bardzo zbudowanym światem. Wręcz brutalną, pełną akcji walką możemy wybrać jedną z czterech klas i dostosować do swoich potrzeb postać. Gra na pewno warta ogrania. No i kończymy koszykówką. I to wcale nie złą. Jest to swobodna gra. W rozgrywce budujemy i ciągle ulepszamy nasz skład. Można grać przez różne poziomy i turnieje. Cała koszykówka w twoim telefonie. Nic dodać, nic ująć.